Tomasz Lisfakty, witam Państwa. Zaczynamy oczywiście od śmierci byłego komendanta głównego policji Marka Papały, która wstrząsnęła całą Polską. Marka Papałę zamordowano wczoraj jednym strzałem z pistoletu, gdy wsiadał do swojego samochodu. Niemal od tego momentu wszyscy zadają sobie dwa pytania, na które cały czas nie ma odpowiedzi. Kto to zrobił i dlaczego? Relacja Jerzego Kamińskiego, który wczoraj był na miejscu zbrodni. Godzina 21.40. Pierwszy sygnał otrzymuje pogotowie ratunkowe. Mokotów, ulica Rzymowskiego 17, w samochodzie leży ranny mężczyzna. To Marek Papała, do niedawna komendant główny policji. Policja zjawia się chwilę potem, kordonem obstawia teren w promieniu kilkuset metrów. Przez kolejne 4 godziny mieszkańcy osiedla mają zakaz wychodzenia z domu. Policja bada każdy centymetr kwadratowy ziemi, szuka jakiegokolwiek śladu. Proszę Państwa, w tej chwili mogę potwierdzić informację, że generał Papała został zastrzelony. Całe ciało jest zabroczone krwią i tak jak mówię, na razie więcej nic nie możemy powiedzieć. Na większość pytań o szczegóły odpowiedź jest ta sama. Proszę Państwa, na razie bez komentarza, dobrze? Na miejsce przyjeżdża obecny szef policji Jan Michna, wiceministrowie spraw wewnętrznych, a nawet Leszek Miller, człowiek, który powołał Marka Papałę na stanowisko komendanta głównego, ma podejrzenia. Czy ktokolwiek mógłby chcieć go zabić? Nie wiem. To był bardzo sprawny szef policji. Na pewno w swojej działalności wielu osobom muszą narazić ze świata przestępczego. Jak się nieoficjalnie dowiedziałem, policja bierze pod uwagę dwa powody zamordowania Marka Papały. Pierwszy, bo wiedział za dużo o kończonych właśnie śledztwach w sprawach o przestępstwa gospodarcze. I drugi, bardziej prawdopodobny. Zabili go ludzie mafii, którym Papała wypowiedział kiedyś otwartą wojnę. Działania policji wydają się być coraz bardziej rozpaczliwe. Pies tropiący gubi ślad po kilkudziesięciu metrach. Nie ma broni, odcisków palców, ani nawet łuski po pocisku. Przez chwilę jest nadzieja. Kierowca tej terenowej Toyoty zachowywał się podejrzanie. Policja zatrzymuje go i odwozi na komisariat. Prawdopodobnie jednak to fałszywy trop. Działania na Rzymowskiego kończą się po czwartej nad ranem. Niestety bez większych efektów. Policja mówi krótko. To było świetnie przygotowane zabójstwo. To druga część historii zabójstwa komendanta głównego policji Marka Papały. Poprzedni przedstawiliśmy rys historyczny generała, przebieg zdarzeń feralnego dnia, opowiedzieliśmy o początkach śledztwa i doszliśmy do tropu trójmiejskiego, który wynikał z zeznań gangstera Artura Iwana Zirajewskiego oraz informacji przekazanych przez niemiecką policję i jej polskiego łącznika. Jeśli nie widzieliście części pierwszej, możecie to zrobić klikając w odnośnik w prawym górnym rogu. W tym materiale będziemy kontynuować tropy i kierunki śledztwa, które stało się największą porażką polskiego wymiaru sprawiedliwości. Zanim zaczniemy, jako że mamy jeszcze wakacje i wiele osób korzysta z uroków lata, warto zadbać o zbilansowany posiłek. Nie da się ukryć, że to co jemy ma ogromny wpływ na to jak się czujemy. Więc kiedy jesteśmy poza domem, zamiast sięgać po raz kolejny po fast food i walczyć z uczuciem senności czy braku energii, można wybrać bardziej zbilansowaną opcję. A taką zapewnia YFood. Wszystkie posiłki są przebadane i zawierają optymalne ilości składników odżywczych. Mają długi termin przydatności do spożycia, więc można je mieć w domu na wszelki wypadek. Przy czym nie wymagają trzymania w lodówce. Jeden taki posiłek zapewnia uczucie sytości na kilka godzin i mówię to ze swojego doświadczenia. YFood to po prostu najwygodniejsza opcja na racjonalne odżywianie, kiedy jest się poza domem. Jeśli liczycie kalorie, to również będzie dość proste, bo na przykład jedna taka butelka ma 500 kilokalorii, czyli tyle, ile niskokaloryczny obiad. Zachęcam, aby samemu sprawdzić i się przekonać do marki YFood, tymczasem kontynuujmy historię Marka Papały. Jerzy Godlewski, przykrywkowiec niemieckiej policji w Hamburgu, opowiada prokuratorowi Mierzewskiemu o polskim gangu kradnącym samochody. Po raz pierwszy w śledztwie pojawia się nazwisko Nikodema Skotarczaka, pseudonim Nikoś.
Gangster przyszedł na świat 29 czerwca 1954 roku. Jego historia zaczęła się we wczesnych latach 70., gdzie między innymi stał na bramce w legendarnym klubie Maxim. W kolejnych latach piął się w przestępczej hierarchii, by w końcu stać na czele grupy przestępczej zajmującej się kradzieżami aut w Niemczech na naprawdę dużą skalę. A jednym z jego najbardziej spektakularnych wyczynów była w 1986 roku ucieczka z niemieckiego więzienia, gdzie podczas widzenia zamienił się z bratem ubraniami. Gangster wraca do kraju po upadku komunizmu w 1990 roku. Jest ścigany listem gończym, wymyka się zasadzką policyjnym, udaje mu się też zbiec z konwoju policyjnego. W 1996 roku gdańska prokuratura zarzuca mu zorganizowanie kradzieży i sprzedaży około 30 samochodów. Proces się jednak nigdy nie rozpoczął. Dwa miesiące przed zabójstwem Marka Papały, 24 kwietnia 1998 roku, w agencji towarzyskiej Las Vegas, mieszczącej się przy ulicy Chwarzniński 170A w Gdyni, Nikodem Skotarczak spotyka się ze swym przyjacielem i wspólnikiem Wojciechem K., noszącym pseudonim Kura, jednym z założycieli Towarzystwa Ubezpieczeniowego Hestia. Wojciech K. obchodzi tam swoje imieniny. Około południa do lokalu wchodzi dwóch zamaskowanych sprawców. Jeden z nich strzałem z bliskiej odległości zabija Skotarczaka, a Kurę rani. Śledztwo prowadzone przez prokuratorów z prokuratury okręgowej w Gdańsku Janusza Kaczmarka i Konrada Kornatowskiego nie przyniosło żadnych rezultatów. Zabójcy ani zleceniodawców nie schwytano. Postępowanie zostało umorzone. Nikoś został pochowany na cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku. Na początku lat 90. Nikoś zaprosił Godlewskiego na spotkanie z pewnym człowiekiem, z którym, jak wspominał, zaczynał robić coraz bardziej poważne interesy na kradzieżach samochodów. Człowiek ten nazywał się Edward Mazur, był Polakiem, który na stałe mieszkał w Chicago. Jak później zeznawał Godlewski przed prokuratorem Mierzewskim. Tak naprawdę to właśnie Mazur był mózgiem gangu Skotarczaka. W USA organizował cały proceder przemytu samochodów. Ja Mazura poznałem przez Nikosia albo w 1992, albo w 1994 roku. Miałem wrażenie, że jest osobą znacznie ważniejszą w przestępczej hierarchii niż Nikoś. Jak wynika z jego zeznań, schemat działania był bardzo prosty. Złodzieje kradli najdroższe samochody z terminali kontenerowych w amerykańskich portach, gdzie czekały auta przygotowane do transportu za granicę. Łącznie ginęło około 50 sztuk miesięcznie. Amerykańskim służbom trudno było to odkryć, ponieważ w terminalach stały tysiące samochodów. Gang Skotarczaka fałszował dokumenty przewozowe i celne, dzięki nim odprawiał skradzione samochody i wysyłał za ocean. Zdarzało się, że strażnicy odkrywali kradzież, jednak nie zawsze zgłaszali ją policji w obawie o narażenie siebie i producenta aut na utratę dobrego imienia. Najczęściej więc firma pilnująca terminali zamawiała na własny koszt duplikat samochodów. Do Polski skradzione pojazdy wjeżdżały na sfałszowanych dokumentach dotyczących tzw. mienia przesiedleńczego, czyli prawa pozwalającego wwieźć bez podatku majątek ruchomy nabyty podczas wieloletniego pobytu za granicą. Przestępcy podawali jako właścicieli samochodów osoby, które już dawno nie żyły. Od początku lat 90. w legalizowanych samochodach przemycane miały być narkotyki, a z czasem nawet sfałszowane dolary i marki. Wszystko było omawiane na spotkaniach w Niemczech, na które przyjeżdżał Edward Mazur. Z akt śledztwa wynika, że współpraca między Skotarczakiem a Mazurem trwała w najlepsze od końca lat 80., a obaj panowie spotykali się właśnie w Hamburgu. W śledztwie w sprawie zabójstwa Marka Papały nazwisko Edwarda Mazura przewija się od początku. Jednak dopiero ze świadectwa Godlewskiego prokurator Jerzy Mierzewski uzyskał relację potwierdzającą i daleko rozszerzającą swoją wiedzę. Edward Mazur urodził się 25 października 1946 roku we wsi Lubzina, położonej w województwie podkarpackim. Co ciekawe, oddalonej 85 km od rodzinnej wioski generała Marka Papały. W 1962 roku jego matka uzyskała wizę do Stanów Zjednoczonych i wraz z 13-letnim synem siadła na statek płynący do Nowego Jorku. Po wielu latach tułaczki młody Edward Mazur osiadł w Chicago, gdzie ukończył studia inżynierskie, a potem rozpoczął wielką karierę biznesową. W jego CV można znaleźć stanowiska menedżerskie takich firm jak United Technologies Corporation, czyli producenta nowych rozwiązań technologicznych dla przemysłu lotniczego, Cargill, czyli przedsiębiorstwo rolne, Demarex, firma konsultingowa, Stream Communication, czyli operator telewizji kablowej, czy Lockheed Martin, producent samolotów bojowych. Od końca lat 70. Mazur był tajnym współpracownikiem Departamentu II MSW, czyli kontrwywiadu cywilnego.
W Instytucie Pamięci Narodowej nie ma zbyt wielu informacji na ten temat. W zasobach IPN zachowały się 4 teczki na nazwisko Mazura, ale trafiły do zbioru zastrzeżonego i wgląd do nich jest możliwy jedynie za zgodą szefa agencji wywiadu. W 2007 roku Życie Warszawy ujawniło, że Mazur został zwerbowany w USA i współpracował ze służbami jeszcze po 1989 roku, co uniemożliwiło dostęp do jego akt. Nie jest jasne, w jaki sposób przebiegała współpraca Mazura z kontrwywiadem PRL. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że w latach 70. i 80. obracał się w kręgach polonijnych, można śmiało założyć, że był wykorzystywany do rozpracowywania polskiej emigracji. Ponoć Mazur został też pozyskany przez SB, gdy w latach 70. przyjeżdżał do Polski w celach handlowych. W rozpracowywaniu Mazura wziął udział tajny współpracownik o pseudonimie Brzeski. Dla rzeszowskich SB-ków Mazur stał się figurantem, czyli osobą rozpracowywaną, na którą trzeba było zbierać materiały kompromitujące, aby móc ją zwerbować. Dlatego Brzeski składał dokładne meldunki na temat sytuacji rodzinnej i kontaktów osobistych Mazura, jego pracy, rozmów handlowych. Początkowo sprawę operacyjnego sprawdzenia o kryptonimie Dębicki prowadził lokalny inspektorat SB w Rzeszowie, jednak bardzo szybko, bo już po 7 miesiącach warszawska centrala MSW uznała, że informacje są na tyle ważne i istotne, że sprawę należy przejąć. We wrześniu 1973 roku pułkownik Rokosz, naczelnik Wydziału 4 Zarządu 7 Departamentu 1 MSW, przesłał do rzeszowskiego SB zawiadomienie, że materiały tej sprawy zostaną w Warszawie do dyspozycji jego wydziału. Zwrócił się również o przesłanie pozostałych dokumentów dotyczących Mazura. Amerykański dziennikarz David Dastich zasugerował, że Mazur mógł równolegle współpracować z CIA. Na to ostatnie wskazuje fakt, że Stany odmówiły ekstradycji Mazura, gdy wnioskował o to polski rząd, ale nie tylko. Gdy trwało śledztwo prokuratora Jerzego Mierzewskiego, polskie służby specjalne sporządziły notatki, z których wynikało, że Mazur został zwerbowany przez CIA. W 2006 roku Rzeczpospolita podała, że po transformacji ustrojowej Mazur nadal pozostawał pod opieką polskich służb. Według Rzeczpospolitej używał on pseudonimów Glad i Szczęśliwy. Był prowadzony przez kontrwywiad, a jego oficerem prowadzącym był pułkownik Ryszard Bieszyński, szef zarządu śledczego UOP, były funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa. To o tyle istotne, że pułkownik Bieszyński prowadził wiele czynności w sprawie śmierci Marka Papały, a potem podczas procesu ekstradycyjnego w USA był głównym świadkiem obrony Mazura. Po transformacji ustrojowej Mazur był ważnym lobbystą. Lobbował na rzecz zakupu przez Polskę myśliwców F-16. To zaangażowanie po stronie producentów amerykańskich nie przeszkodziło mu mieć świetnych kontaktów z Rosjanami. Opublikowany w 2007 roku raport weryfikacji w USI ujawnił, że od 1991 roku Mazur był udziałowcem spółki ABMX, która aż do 2006 roku serwisowała samochody należące do WSI. W trakcie śledztwa dotyczącego zabójstwa Marka Papały, po zeznaniach Iwana, prokurator Jerzy Mierzewski zainteresował się osobą Mazura. Jego sprawdzenie polecił Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która powstała w miejscu rozwiązanego UOP. Gdy pojawiły się informacje wiążące Mazura ze służbami specjalnymi PRL, niezależnie od ABW polonijnego biznesmena zaczęli sprawdzać policjanci z grupy Generał. Rezultaty ich pracy były szokujące. Mazur utrzymywał bliskie kontakty z generałem MSW Zbigniewem Pudyszem, jednym z najbliższych współpracowników generała Czesława Kiszczaka. Pudysz był głównym organizatorem operacji i zacierania śladów po zabójstwie księdza Popiełuszki. Edward Mazur, tak jak wspominałem, był dobrym znajomym pułkownika Ryszarda Wiszyńskiego, szefa zarządu śledczego UOP. Podczas wizyt w Polsce regularnie wchodził do siedziby UOP przy ulicy Rakowieckiej, dysponował specjalną przepustką umożliwiającą wejście do budynku. Utrzymywał także regularne kontakty z czynnymi i byłymi funkcjonariuszami SB i UOP. Znał blisko Władimira Auganowa, rosyjskiego szpiega znanego z afery Olina. W trakcie śledztwa w sprawie afery Olina wyszło na jaw, że Marcin Zacharski nawiązał kontakt z Auganowem właśnie poprzez Mazura. Był dobrym znajomym wpływowych oficerów SB, Romana Kurnika, Jana Bisztygi i Hipolita Starszaka. Gdy w 2002 roku Mazur został zatrzymany, to właśnie Starszak pomógł mu znaleźć adwokata. Hipolit Starszak to jedna z najbardziej mrocznych postaci PRL. Były funkcjonariusz SB i były zastępca prokuratora generalnego PRL. Absolwent Wyższej Szkoły KGB w Moskwie. W 1969 roku prowadził raport w tzw. sprawie taterników, czyli młodych ludzi, którzy przemycali do Polski egzemplarze paryskiej kultury. Zostali skazani na więzienie.
Potem uczestniczył w śledztwie przeciwko Jerzemu Strawie, który był oficerem Ludowego Wojska Polskiego, skazanym na karę śmierci za współpracę z obcym wywiadem. W latach 1984-1990 był zastępcą prokuratora generalnego PRL, odpowiedzialnym m.in. za śledztwa dotyczące opozycjonistów z Solidarności. W 1991 roku został dyrektorem wydawniczym spółki Urma, wydającej tygodnik Nie, którego redaktorem naczelnym był Jerzy Urban, były rzecznik rządu PRL. Wspólnie z oficerami BOR i służb specjalnych organizował przyjęcie urodzinowe dla Waldemara Pawlaka, gdy ten był premierem. Marek Papała i Edward Mazur znali się co najmniej od roku 1994. Małgorzata Papała w śledztwie zeznała w następujący sposób. Edwarda Mazura poznałam w czasie, gdy mój mąż był dyrektorem biura ruchu drogowego. Pierwszy raz zobaczyłam go na spotkaniu w restauracji w pobliżu pomnika Kopernika i Teatru Polskiego. Zostaliśmy tam zaproszeni przez Edwarda Mazura. Na spotkaniu tym był również Roman Kurnik z żoną, Mazurowi towarzyszyła żona Anna. Nie utrzymywaliśmy z tym panem bliskich kontaktów. Marek też nie mówił mi o swoich spotkaniach z Mazurem. O Mazurze nie rozmawiało się nigdy w naszym domu, do momentu, gdy padło hasło wyjazdu do Stanów na naukę języka angielskiego. Przypominam sobie, że mój mąż zadzwonił do mnie i powiedział, że przyjeżdża do domu z Mazurem. Wydaje mi się, że miało to miejsce w godzinach wczesno-popołudniowych. Przyjechali we dwóch. Nie pamiętam, czym przyjechali. Czy przywiózł ich Marek, czy może ktoś inny, ale do domu weszli tylko we dwóch. Według mojej oceny Mazur był już lekko podpity. W czasie rozmowy u nas w mieszkaniu dowiedziałam się o planowanym wyjeździe Marka na kurs angielskiego do USA. Wtedy była mowa o konkretnym terminie wyjazdu, to jest pod koniec czerwca. Wyjazd miał być na okres jednego miesiąca. Najciekawsza jest jednak historia znajomości Mazura z generałem Józefem Sasinem, emerytowanym dyrektorem 5 Departamentu MSW w czasach PRL. Na przełomie 1982 i 83 roku Mazur nawiązał kontakt z Edwardem Brzostowskim, wicedyrektorem rolnictwa PRL. W imieniu amerykańskiej firmy Cargill pytał o możliwość inwestowania w Polsce. W rezultacie ich kontaktów w PRL powstało kilka firm, które przynosiły ogromne straty. Sprawa wyglądała na wielką aferę gospodarczą i śledztwo w sprawie wszczął Departament 5 MSW odpowiedzialny za gospodarkę, a nadzorował je właśnie pułkownik Józef Sasin. Śledztwo do niczego nie doprowadziło, a kilka lat później, gdy upadł PRL, a Mazur zaczął prowadzić w Polsce działalność, w jednej ze spółek zatrudnił Józefa Sasina. 25 czerwca 1998 roku Mazur i Papała spotkali się po raz ostatni właśnie w domu Józefa Sasina. Same te informacje, jakkolwiek pojawiają się tylko w tle zbrodni na Marku Papale, są o tyle ważne, że doskonale pokazują krąg towarzyski, w którym obracał się główny podejrzany w sprawie. Jednak kluczową kwestią dla zrozumienia, kim był Edward Mazur, jest afera Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, czyli afera FOZ. W drugiej połowie lat 80. grupa oficerów wywiadu wojskowego zaczęła prowadzić operację niejawnego skupu polskiego długu zagranicznego po zaniżonych cenach. W rzeczywistości nie chodziło o żadne długi, tylko o to, aby wyprowadzić ogromne pieniądze z PRL, ulokować je za granicą, a potem przywieźć do Polski przez zaufanych ludzi i wykorzystać do zakupu państwowych przedsiębiorstw. Kupującymi mieli być ludzie służb. W ten sposób miała powstać klasa rekinów kapitalizmu, uwłaszczona na państwowym majątku za pieniądze polskich podatników. Jesienią 2005 roku w uzasadnieniu wyroku sądowego skazującego twórców FOS na więzienie, nazwisko Edwarda Mazura pojawia się 15 razy jako pośrednika, przez którego przechodziły pieniądze funduszu. W procesie dotyczącym FOS Andrzej Kuna, znany z afery Orlenu, kolega rosyjskiego szpiega Władimira Auganowa, opowiadał o tym, że Mazur jako przedstawiciel FOS załatwiał z nim różne pozorowane transakcje, m.in. fikcyjne pożyczki. Chodziło o stworzenie fikcyjnej dokumentacji umożliwiającej wyprowadzenie pieniędzy z funduszu. Sam Mazur również skorzystał na aferze FOS. Zarobione na niej pieniądze przywiózł do Polski i kupił od państwa część udziałów od upadającej spółki spożywczej. Spółka ta już po prywatyzacji zmieniła nazwę na Bakoma. Od pierwszych liter nazwisk trzech jej udziałowców. A wspólnikami Mazura byli biznesmeni Zbigniew Komorowski, późniejszy senator PSL i bohater afery paliwowej oraz Jeremiasz Barański, pseudonim Baranina. Jeremiasz Barański urodził się 23 listopada 1945 roku w Sopocie. Mieszkał w Łodzi, uczył się w technikum, a potem liceum ogólnokształcącym. Jego kariera przestępcza rozpoczęła się w latach 70. Barański, drobny cwaniaczek i cinkciarz, został wówczas zwerbowany do współpracy przez Służbę Bezpieczeństwa. Korzystając z jego pomocy, urząd zaczął tworzyć w Niemczech i Austrii pierwsze grupy przemytników papierosów, zakładał też pierwsze gorzelnie z siedzibą w Belgii.
Współpracujący z SB Baranina przyjął zasadę, że chętnie udziela informacji na temat półświadka, ale tylko takich, które obciążały jego konkurencję. Takie rozwiązanie opłacało się wszystkim. Baraninie zapewniało z jednej strony nietykalność, bo SB nie ruszała swojego człowieka, a z drugiej pozwalało mu eliminować konkurentów rękami służb. Dla SB to było też o tyle korzystne, że dostawała informacje, zamykała innych cinkciarzy i poprawiała swoje statystyki. Był to więc interes, który rzeczywiście wszystkim się opłacał. Baranina wyniósł z tych czasów istotną wiedzę. Zrozumiał, że najlepszym sposobem na zapewnienie sobie bezkarności w przestępczym fachu jest ostrożna współpraca ze służbami specjalnymi i donoszenie na swoich konkurentów. Po tym jak Baranina został w 1989 roku udziałowcem spółki nazwanej później Bakoma, chciał przejąć jeszcze jeden interes – spółkę Bitona. Jednak emerytowani oficerowie łódzkiej SB, z którymi dogadywał transakcje, oszukali go. Wzięli pieniądze, ale nie dopuścili do interesu. Po tym zdarzeniu w 1991 roku Baranina definitywnie opuścił Polskę i wyjechał do Wiednia, gdzie zaczął prowadzić interesy. Oficjalnie był właścicielem dwóch przedsiębiorstw, a jedno zajmowało się budowaniem i wykańczaniem domów. Uchodził za sympatycznego biznesmena, człowieka szanowanego przez sąsiadów, który cenił sobie święty spokój i nigdy nikomu nie sprawiał problemów. Mniej oficjalnie był bezwzględnym gangsterem, który z zacisza swojego domu koordynował przestępcze interesy obejmujące wiele krajów świata. Ani jego sąsiedzi, ani policjanci rozpracowujący jego interesy nie wiedzieli, że Baranina jest również współpracownikiem i informatorem wojskowych służb informacyjnych. W 2001 roku Komisja Sejmowa do spraw służb specjalnych odkryła, że wyznaczaniem zadań Baraninie zajmowali się trzej oficerowie WSI. Najważniejszym z nich był pułkownik Andrzej Kazimierczak, pseudonim Siwy, po 2001 roku negatywny bohater afer paliwowych. Przełomowym momentem w przestępczej karierze Baraniny był rok 1994. Barański został konsulem honorowym Liberii, małego, biednego państewka w Afryce, akredytowanym na Słowacji. W załatwieniu tej posady pośredniczyły wojskowe specsłużby. Jak jednak podał dziennikarz śledczy Witold Gadowski, sprawę załatwił osobiście najsłynniejszy handlarz bronią Wiktor But. To on miał osobiście podsunąć prezydentowi Liberii Charlesowi Taylorowi, który był oskarżony o zbrodnie wojenne, do podpisania dokument dla Baraniny. Status konsula honorowego zapewnił Baraninie immunitet dyplomatyczny. Policja nie mogła kontrolować jego mieszkania, biura, pojazdów ani bagażu. Jeszcze w 1994 roku świeżo upieczony konsul kupił luksusowy jacht, którym często wypływał w dalekie podróże. Oficjalnym powodem było nawiązywanie z kolejnymi państwami stosunków dyplomatycznych w imieniu rządu Liberii. W rzeczywistości Baranina wykorzystywał swoje podróże do przewozu narkotyków i najprawdopodobniej broni. Z akt śledztwa wiedeńskiej prokuratury wynika, że polskiemu gangsterowi w Kolumbii i Belize dostarczano narkotyki w przesyłkach dyplomatycznych. Barański pakował je na jacht i przez ocean, a następnie przez cieśninę gibraltarską wracał do Europy. Cumował najczęściej w Marsylii lub Barcelonie. Tam jego bagaż bez kontroli celnej zabierał samochód oznaczony dyplomatycznymi numerami rejestracyjnymi. W ten sposób narkotyki trafiały do wiedeńskiego gabinetu konsula honorowego Liberii. W 2001 roku, niedługo po zatrzymaniu Baraniny, wiedeńscy prokuratorzy sporządzili przeciwko niemu akt oskarżenia. Z dokumentu wynika, że Baranina podróżował do Ameryki dwa razy w ciągu roku. Za każdym razem miał przywozić 50-60 kg kokainy. Z Wiednia narkotyki były przemycane do Polski i krajów zachodniej Europy. Przemytem zajmowali się ściśle współpracujący z Barańskim gangsterzy z Pruszkowa. Od drugiej połowy lat 90. klientem Baraniny był również gang mokotowski, kontrolowany wówczas przez grupę pruszkowską i opłacający się jej. Śledztwo prowadzone przez prokuraturę okręgową w Bielsku-Białej dało odpowiedź na pytanie o szlak przemytu narkotyków. Został on opracowany i zabezpieczony przez WSI. Prowadził z Austrii przez Czechy do Polski i dalej do Niemiec. Za odcinek czeski odpowiedzialny był Adam Chmielewski, który dla WSI pracował od 19 roku życia. Pomagał mu Andrzej Zając, były właściciel spółki ochroniarskiej, któremu Chmielewski pomógł uniknąć kary za pobicie. W 1994 roku obaj zostali zatrzymani w Czechach za przemyt narkotyków, jednak udało im się wyjść na wolność w nie do końca jasnych okolicznościach. Baranina miał też bardzo dobre relacje ze wspomnianym przeze mnie Nikosiem, z którym robili wspólnie interesy. Na Śląsku jego przedstawicielem był Tadeusz Maziuk, pseudonim Sasza, którego później prokuratura oskarżyła o zamordowanie byłego ministra sportu Jacka Dębskiego. Saszka rok później popełnił tajemnicze samobójstwo w celi aresztu śledczego przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie.
Reprezentantem interesów Barańskiego w Warszawie był z kolei Rafał Kanigowski, pseudonim Gruby, wywodzący się z gangu Pruszkowskiego. To za jego pośrednictwem Baranina kontrolował swoich pruszkowskich rzezimieszków. W mafijnym biznesie Baraniny bardzo ważne role odgrywały też kobiety. Przemycały dla niego narkotyki, przewoziły pieniądze, uwodziły jego konkurentów, których wystawiały na strzał płatnym mordercom. Najbardziej znaną była Halina Galińska, pseudonim Inka, obdarzona niezwykłą urodą wychowanka patologicznej rodziny z warszawskiej Pragi. Barański zabierał ją w swoje podróże jachtem do Ameryki Południowej, w zamian za co zdobył jej lojalność. To właśnie Inka wystawiła na strzał Jacka Dębskiego. Edwarda Mazura z Markiem Papałą wiązało coś więcej niż przypadkowe spotkania. Komendant główny policji nie powinien mieć takich związków, jakie utrzymywał z polonijnym biznesmenem. To na prośbę Mazura, tuż przed śmiercią, zorganizował mu spotkanie z księdzem Henrykiem Jankowskim w hotelu Victoria. Spotkanie nie miało nic wspólnego ani z pracą policji, ani z kwestiami religijnymi. Papała wikłał się także w negocjacje i rozgrywki związane z interesami Edwarda Mazura. Jako zastępca komendanta głównego policji uczestniczył w spotkaniu Mazura z Grzegorzem Wieczerzakiem i Leszkiem Millerem juniorem. Mazur był wówczas w ostrym sporze właścicielskim ze Zbigniewem Komorowskim, wspólnikiem Edwarda Mazura we wspomnianej wcześniej Bakomie. Nocą w dniu zabójstwa Papały Edward Mazur zadzwonił do Józefa Sasina i płakał, rozmawiając o śmierci Marka Papały. Miał też rozpaczać na miejscu zbrodni, ale jak mówią pamiętające go wówczas osoby, był pijany. Aleksander Żagiel zeznał. Robił wrażenie zszokowanego tym zabójstwem. To była krótka rozmowa zaraz po zabójstwie, nawet chyba przed publikacją prasową dotyczącą ich znajomości. Pamiętam, że przyjechał do Polski, wpadł do nas do biura i opowiadał, że ma firmę w Stanach, która zajmuje się sprzętem medycznym i buduje mieszkania. Wspominał też, że jest rozżalony publikacją w gazetach i że go tak potraktowano. Edward Mazur zostanie zatrzymany właśnie po zeznaniach Artura Iwana Zirajewskiego. Wcześniej już mówiłem o Zirajewskim i jego zeznaniach. Teraz pójdziemy dalej. Oficjalnie Artura Zirajewskiego po raz pierwszy przesłuchano w charakterze świadka 6 kwietnia 1999 roku. Wcześniej jednak, tak jak mówiłem, odwiedzali go w areszcie funkcjonariusze grupy policyjnej Generał. Prokurator Jerzy Mierzewski wiedział już, czego może się spodziewać w czasie zeznań. Artur Zirajewski zeznał mu wówczas, że dzień przed aresztowaniem razem z Markiem Ruprechtem, Tomaszem Nowosadem i Witkiem pojechali do Radomia. W podróż tę udali się busem. Artur Zirajewski potwierdził tę część zeznań Marka Ruprechta, jednak nic nie wspomniał o zamiarze zabójstwa generała Marka Papałę. 4 dni później odbyło się jego kolejne przesłuchanie. Według niektórych rozmówców w tym czasie śledczy mogli obrabiać Zirajewskiego, by uzyskać na protokół w miarę spójne zeznania. Jednak do dziś nie wiadomo, ile było spotkań grupy śledczej Generał z Zirajewskim. Czy wszystkie i w jaki sposób zostały udokumentowane. Wysuwany jest zarzut braku rejestracji wideo wszystkich zeznań Zirajewskiego i innych głównych świadków w śledztwie. Drugi raz Artur Zirajewski został przesłuchany w dniu 10 kwietnia 1999 roku w Gdańsku. Podał on na samym wstępie, że posiada informacje mogące wyjaśnić okoliczność śmierci generała Marka Papały. Zeznał dalej, że w marcu lub w kwietniu 1998 roku razem z Tomaszem Nowosadem i jego samochodem marki Honda Accord pojechali na spotkanie w Sopocie. W umówionym miejscu spotkał się on z około 40-letnim mężczyzną. Spotkanie miało trwać kilkanaście minut. Po powrocie do samochodu Tomasz Nowosad miał powiedzieć, że przyjął dobre zlecenie na jakiegoś grubego psa ze stolicy. Konkrety mają poznać później, a teraz odbyła się tylko rozmowa wstępna. Po kilku dniach Artur Zirajewski miał pojechać do hotelu Marina w Sopocie, gdzie był umówiony z Nikodemem Skotarczakiem. Świadek spotkał się z Nikosiem na prośbę Tomasza Nowosada. Chodziło o spłatę należności za kupiony samochód. Kiedy Artur Zirajewski przyjechał do hotelu, przy stoliku w restauracji siedział już Nikoś z dwoma nieznanymi mu mężczyznami, a potem przyszedł jeszcze Tomasz Nowosad z kolejnym mężczyzną. Wszyscy usiedli przy jednym stoliku. Artur Zirajewski prowadził rozmowę z Nikosiem, a pozostali rozmawiali między sobą. Artur Zirajewski, który słyszał tylko fragmenty rozmów, zapamiętał, że Tomasz Nowosad i jego kompani mówili m.in., że tego psa będzie trzeba się pozbyć jak najszybciej. Sprawę tę trzeba załatwić jak najszybciej, bo ma wyjechać za granicę. Spotkanie to miało trwać około 1,5 godziny. Dalej Zirajewski zeznał, że kilka dni później spotkał się z Siergiejem Sienkiwem i ten powiedział mu, że Tomasz Nowosad zaproponował mu zrobienie jakiegoś policjanta, który jest w randze generała. Na pytanie, ile pieniędzy zaproponował mu Tomasz Nowosad, Siergiej odparł, że nie rozmawiali jeszcze o finansach. Prosił też o pomoc w tej kwestii, obawiając się, że zostanie oszukany.
Artur Zirajewski po około 3 dniach spotkał się z Tomaszem Nowosadem i zaczął rozmawiać na temat zlecenia zabójstwa policjanta. Tomasz Nowosad powiedział, że zlecił Siergiejowi zabicie generała, które ten miał wykonać w Warszawie, i zaoferował za wykonanie usługi kwotę 40 tysięcy dolarów, która miała być płatna w 2 ratach przed i po zdarzeniu. Tomasz Nowosad powiedział też, że załatwił sprzęt, czyli broń palną. Tomasz Nowosad mówił o planach w trakcie kilku rozmów. Twierdził również, że da Siergiejowi przewodnika, który wskaże mu cel. Artur Zirajewski rozpoznał na okazanych mu tablicach poglądowych fotografie 3 mężczyzn, jako podobnych do tych, których spotkał w Marinie. Byli to Kazimierz Hedberg, noszący pseudonim Kartofel, Cezary K. i Marek M. Świadek dodał jeszcze, że w którejś z rozmów z Tomaszem Nowosadem padło nazwisko Papała, lecz wówczas nie zwrócił na nie uwagi, nie zapamiętał go. Skojarzył je dopiero po informacjach o zabójstwie w wiadomościach telewizyjnych. W każdym razie 10 kwietnia 1999 roku śledczy po raz pierwszy otrzymują zeznanie, w którym jest mowa o zleceniu zabójstwa generała Marka Papały. Pada kwota 40 tysięcy dolarów za wykonanie tego zlecenia. Artur Zirajewski w swoich zeznaniach wskazuje Tomasza Nowosada, pseudonim Gruby, jako podżegacza do zbrodni. Nowosad pochodził z Chełma w województwie lubelskim. Współpracował z grupami przestępczymi z Lublina, Radomia i Gdańska. W 1992 roku został aresztowany w Szwecji za przemyt amfetaminy. Po 2,5-letnim wyroku wrócił do Polski i osiadł na wybrzeżu. W zeznaniach pada także nazwisko Kazimierza Hedberga, pseudonim Kartofel. Jego poprzednie nazwisko to Wasiak. Był współpracownikiem Nikosia, zamieszany w przemyt amfetaminy do Szwecji. W 1996 roku skazany w Sztokholmie na 12 lat pozbawienia wolności za rozprowadzenie narkotyków, nielegalne posiadanie broni i posługiwanie się fałszywym paszportem. Przeniesiono go do Polski, by tu odsiadywał karę, jednak szybko wyszedł na wolność. Miał być uczestnikiem narad Edwarda Mazura z gangsterami w sprawie zabójstwa generała. Nie zdążył złożyć zeznań przed prokuratorem, bo zmarł na raka. Zirajewski nie wspomina o słynnym spotkaniu w hotelu Marina, w którym miał uczestniczyć Edward Mazur. Co więcej, w czasie okazywania mu zdjęć nie zidentyfikował Edwarda Mazura. Zirajewski kłamie podczas przesłuchania, opisując relacje z Siergiejem Sękiwem, twierdzi, że tylko od niego słyszał, iż zajmuje się zabójstwami na zlecenie. Tymczasem do zdarzenia, jakie opisuje Zirajewski, doszło po zabójstwie Piotra Suleja dokonanym przez Zirajewskiego we współdziałaniu z Sękiwem, Ruprechtem i Nowosadem. Iwan także nie powiedział prawdy o swojej rzeczywistej roli w planowanym zabójstwie Marka Papały. Zresztą, gdy był zatrzymywany przez policję w sprawie o zabójstwo Piotra Suleja, to wiedział, że wisi nad nim wyrok dożywotniego pozbawienia wolności, i tu nasuwa się pytanie. Dlaczego Zirajewski nie targował się z przesłuchującymi go policjantami, mając taką wiedzę o sprawie Papały? Dlaczego mówił o tym dopiero rok później? Zazwyczaj ci, nad którymi wisi ten najwyższy wyrok, od razu używają karty przetargowej. W prokuratorskim podsumowaniu śledztwa z listopada 2007 roku czytamy: w dniu 7 czerwca 1999 roku zastępca prokuratora okręgowego w Warszawie skierował do dyrektora Biura do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej pismo, w którym wskazał, że prowadzone są czynności śledcze koncentrujące się na wersji zakładającej, że motywem zabójstwa Marka Papały mogły być działania, jakie podjął on po uzyskaniu informacji na temat możliwych powiązań osób z administracji państwowej ze zorganizowanymi grupami przestępczymi działającymi na terenie centralnej i północnej Polski, a zajmującej się przemytem i dystrybucją narkotyków. Jednocześnie 8 czerwca 1999 roku zwrócono się do Ministerstwa Sprawiedliwości o przedłużenie śledztwa. Jako istotne dla śledztwa wymieniono przeprowadzenie przesłuchania Marka Ruprechta i Artura Zirajewskiego. Wskazano na potrzebę weryfikacji ich prawdziwości. 8 lipca 1999 roku po raz drugi przesłuchano Marka Ruprechta jako świadka. Podał, że wyjazd do Radomia, z tego co pamiętam, miał miejsce w dniu 28 kwietnia 1998 roku, w dzień po zabójstwie Piotra Suleja. Spotkanie w Klifie, w którym uczestniczył Tomasz Nowosad, Kartofel i inne osoby, odbyło się 7 maja 1998 roku, w dzień ostrzelania Macieja Nawrockiego. Kolejne przesłuchanie Ruprechta odbyło się 4 sierpnia 1999 roku, w czasie którego zeznał. Jeszcze przed śmiercią Nikodema Skotarczaka, co stało się w dniu 24 kwietnia 1998 roku, słyszał rozmowy telefoniczne prowadzone przez Tomasza Nowosada, w których wypowiadał on słowo generał. Że decyzja już zapadła, trzeba tylko uzgodnić jeszcze coś z osobą z ulicy Wiejskiej. W sprawie tej ma się odbyć jeszcze jedno spotkanie. Marek Ruprecht podał, że odniósł wrażenie, iż w sprawie generała Tomasz Nowosad był pośrednikiem,
Więcej wiedział Iwan, który na ten temat rozmawiał z Tomaszem Nowosadem. Mógł coś jeszcze wiedzieć Zachar, ponadto dodał, że wyjazd do Radomia nie miał nic wspólnego ze sprawą generała, natomiast Iwan po drodze na polecenie Zachara miał się z kimś spotkać właśnie w sprawie generała, bo tak wynikało z kontekstu rozmowy w Warszawie. 11 sierpnia 1999 roku Artur Zirajewski po raz pierwszy mówi o Edwardzie Mazurze. Papała ma zginąć, bo chce się wycofać ze współpracy. Artur Zirajewski po raz drugi zostaje przesłuchany jako świadek w dniu 19 sierpnia 1999 roku, dopiero 5 miesięcy po jego kluczowych zeznaniach z 10 kwietnia 1999 roku. Wcześniej, dnia 11 sierpnia 1999 roku, Artur Zirajewski poprosił o ponowne przesłuchanie go. Zeznał on, że w marcu 1998 roku pojechał razem z Tomaszem Nowosadem do Sopotu na parking Alei Niepodległości po lewej stronie jadąc od Gdańska w kierunku Gdyni. Tomasz Nowosad powiedział świadkowi, że ma tam krótkie spotkanie, nie mówił z kim ani w jakiej sprawie. Kiedy mężczyźni przyjechali na parking, stał już mężczyzna. Po zatrzymaniu się Tomasz Nowosad wysiadł z auta i podszedł do oczekującego. Artur Zirajewski został w samochodzie. Tomasz Nowosad wrócił po kilku minutach. Ruszył potem i powiedział, że będzie zlecenie na zabójstwo grubego psa. Niedługo po tym zdarzeniu Artur Zirajewski spotkał się z Nikodemem Skotarczakiem. W trakcie tego spotkania Nikoś powiedział mu, że jest zlecenie zabójstwa w Warszawie. Nie podał żadnych szczegółów. W odpowiedzi świadek przypomniał rozmówcy, że jest jeszcze jedno niezrealizowane zabójstwo. W toku dalej składanych wyjaśnień opisał szczegółowo okoliczności związane z tym właśnie przestępstwem. W odpowiedzi na uwagę Artura Zirajewskiego, Nikoś miał stwierdzić, że kolejność realizacji zleceń nie ma żadnego znaczenia. Przy okazji kolejnego spotkania Nikodem Skotarczak miał powiedzieć świadkowi, że to zlecenie do wykonania w Warszawie dotyczy policjanta. Niedługo odbędzie się spotkanie w tej sprawie i Artur Zirajewski weźmie w nim udział. Dalej świadek podał, że w kwietniu 1998 roku doszło do spotkania w hotelu Marina. Na to spotkanie przyjechał z Nikodemem Skotarczakiem około godziny 9:10. Przy stoliku czekało na nich dwóch ludzi. Nikodem Skotarczak uprzedził świadka, że spotkałem się ze Słowikiem i Edwardem Mazurem i będzie to konkretna rozmowa. Wcześniej też ustalili wysokość wynagrodzenia dla Zirajewskiego. Miało to być 40 tysięcy dolarów. Nikoś stwierdził także, że świadek powinien dla uwiarygodnienia się wskazać, że wypłaty oczekuje dopiero po wykonaniu zlecenia. W trakcie spotkania najpierw doszło do rozmowy na temat zlecenia zabójstwa policjanta. W trakcie rozmowy sprecyzowano, o kogo dokładnie chodzi i padło nazwisko, ale Zirajewski go nie zapamiętał. Pokazano mu wówczas zdjęcie gazetowe Marka Papały, prawdopodobnie po cywilnemu. Słowik i Edward Mazur pytali też, w jakim czasie od chwili, gdy będą zdecydowani, że należy wykonać zabójstwo, bezpośredni wykonawca pojedzie do Warszawy. Podkreślali, że zlecenie musi być wykonane przed wyjazdem ofiary z Polski. Zwłoka w terminie wykonania zlecenia wynikała z tego, że oczekiwano na sygnał od osoby zatrudnionej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, że ma zamiar wycofać się ze współpracy z nimi. Nikoś miał powiedzieć Arturowi Zirajewskiemu, że za tym wszystkim stoją też inne wysoko postawione osoby i to wszystko to jest jeden układ. Artur Zirajewski oświadczył też, że po zapoznaniu się z przekazami medialnymi o zabójstwie generała Papały, przypomniał sobie, że jest to nazwisko, które padło podczas rozmowy w Marinie. Z kontekstu rozmowy zorientował się, że interesy rozmówców związane z Markiem Papałą wiążą się m.in. z przemytem narkotyków. Nie określono roli, jaką w tym układzie pełnił Papała. Rozmowa o przemycie narkotyków dotyczyła m.in. korzystania z bramki Nikodema Skotarczaka na granicy czesko-polskiej. Proponowali oni, że albo ją od niego odkupią, albo tylko będą z niej odpłatnie korzystać. Padały różne kwoty pieniędzy. W czasie rozmowy Iwan zadał pytanie, gdzie ma być zrealizowane zlecenie i czy znają wszystkie dane Marka Papały, w tym miejsce pobytu. Wtedy albo Słowik, albo Mazur odparł, że mają go pod kontrolą. Nie odchodząc od stolika, zadzwonił do kogoś i spytał, gdzie jest nasz człowiek. Po wymianie kilku zdań przez telefon powiedział, że Marek Papała jest aktualnie w klubie lub jego pobliżu. Klub ma mieć nazwę Lotis albo Latis. Nikodem Skotarczak miał w trakcie spotkania zwracać się do Edwarda Mazura słowem bako. Świadek zeznał nadto, że Słowika widział pierwszy raz, natomiast Edwarda Mazura widział już raz wcześniej, gdy pojechał z Nikodemem Skotarczakiem do Warszawy. Pojechali wówczas na osiedle bloków w dzielnicy Wilanów. Pojechali na parking osiedlowy, gdzie czekali już dwaj mężczyźni. Nikodem Skotarczak wysiadł z samochodu i podszedł do nich. Zirajewski tylko przywitał się z mężczyznami, a potem wrócił do samochodu. Mężczyźni przedstawili się jako Edek i Jacek. Zirajewski nie uczestniczył w rozmowie i nie wiedział, czego dotyczy.
W pewnym momencie zauważył tylko, że do rozmawiających dołączył jeszcze jeden, starszy mężczyzna. Zirajewski zeznał także, że odniósł wrażenie, że osobą wiodącą w kwestii zlecenia zabójstwa Marka Papały był właśnie Edward Mazur. Zeznania Artura Zirajewskiego oraz inne działania grupy operacyjno-dochodzeniowej od lutego 1999 roku miały doprowadzić do umożliwienia przedstawienia zarzutów zabójstwa Marka Papały ukraińskiemu płatnemu zabójcy Siergiejowi Sienkiwowi. Jak wyjawił później jeden z funkcjonariuszy, który uczestniczył w niektórych działaniach policyjnej grupy. Siergiej nawet się przyznał, dla świętego spokoju i w zamian za lepsze traktowanie w areszcie śledczym. Uczynił to ze zwykłej kalkulacji, im było to na rękę. Przychodzi taki moment w śledztwie, że nieprawda jest najważniejsza, ale prawdzie można pomóc. Czasem to się udaje, tym razem nie wyszło. Wracając do prokuratorskiego podsumowania śledztwa, do zeznań złożonych przez Artura Zirajewskiego 11 sierpnia 1999 roku, w których to Iwan daje do zrozumienia, że zabójcą Marka Papały miał być Siergiej Sienkiw. Tomasz Nowosad powiedział Arturowi Zirajewskiemu, że wie od kartofla, który podkreślał, że nie może być lipy, o zleceniu zabójstwa policjanta. Zirajewski nie był w stanie określić, jak dużo Tomasz Nowosad wiedział o szczegółach sprawy. O tym natomiast, że kartofel zna szczegóły planowanego zabójstwa generała Marka Papały, Zirajewski wiedział zarówno od Tomasza Nowosada, jak i od Nikodema Skotarczaka. Tomasz Nowosad miał zaproponować Arturowi Zirajewskiemu, żeby ten wykorzystał go jako przewodnika dla bezpośredniego wykonawcy. Zirajewski wstępnie wyraził zgodę, natomiast jako wykonawcę zabójstwa wybrał Siergieja. Z Siergiejem Sienkiwem na temat planowanego zabójstwa rozmawiał już po spotkaniu w Marinie. Powiedział mu, że jest do wykonania zlecenie na policjanta. Siergiej wyraził zgodę na dokonanie tego zabójstwa. Siergiej nie został jednak wprowadzony w bliższe szczegóły. Artur Zirajewski mówił mu tylko, żeby nigdzie się nie oddalał, bo w każdej chwili może jechać na zlecenie. Nie zaoferował Siergiejowi żadnego konkretnego wynagrodzenia, a on się o nie nie pytał. Na temat broni też nie rozmawiali. Czy naprawdę można uwierzyć, że Sienkiw nie zapytał o wynagrodzenie, że nie interesowały go szczegóły zbrodni, a miał być przy tym w pełnej gotowości? Jest to kolejny słaby punkt w zeznaniach Zirajewskiego. Okazało się jednak, że z czasem wersja Siergieja jako wykonawcy zlecenia ulegnie zmianie. Zirajewski zacznie się wycofywać z tropu wskazującego na Sienkiwa, bo jak jest napisane w dalszej części prokuratorskiego podsumowania zeznań. Artur Zirajewski wskazał, że nie wie, czy Siergiej Sienkiw uczestniczył w zabójstwie Marka Papały, ponieważ od 29 kwietnia 1998 roku jest pozbawiony wolności. Artur Zirajewski zeznał jeszcze, że po pierwszej rozmowie z Nikodemem Skotarczakiem na temat zlecenia zabójstwa policjanta, ten powiedział mu, że ma się w tej sprawie odbyć spotkanie w hotelu Marina. Artur Zirajewski przyjechał na nie w umówionym czasie i kiedy wszedł do restauracji, ujrzał siedzących przy stoliku Nikodema Skotarczaka, Tomasza Nowosada, Kartofla i dwóch innych nieznanych mu mężczyzn. Na spotkaniu w Marinie Tomasz Nowosad chciał rozmawiać z Nikodemem Skotarczakiem o spłacaniu rat za samochód marki Honda, zaś Artur Zirajewski był przekonany, że na tym spotkaniu miała być prowadzona rozmowa o zabójstwie Marka Papały. W trakcie spotkania Kartofel stwierdził, że sprawę tego psa odkładamy na późniejszy termin, bo ktoś nie mógł przyjechać. Rozmów na temat zabójstwa Marka Papały faktycznie nie podjęto. W czasie przesłuchania Artura Zirajewskiego padło nazwisko prokuratora Janusza Regulskiego. O Regulskim stało się głośno w związku ze sprawą umorzenia przez niego tzw. pożyczki moskiewskiej. Ostatni sekretarz KCPZPR, Mieczysław Rakowski, miał pożyczyć z naruszeniem prawa dewizowego 1,2 miliona dolarów i 500 milionów starych złotych od bratniej komunistycznej partii ZSRR. W listopadzie 1990 roku 600 tysięcy dolarów z tej pożyczki miał zwrócić lider SDRP Leszek Miller. Umorzenie postępowania prokuratorskiego wobec Rakowskiego Regulski uzasadnił znikomym stopniem niebezpieczeństwa czynu. Artur Zirajewski zeznał też, że w trakcie prowadzonej rozmowy w Marinie, w trakcie spotkania jego, Nikodema Skotarczaka, Słowika i Edwarda Mazura, padło znane mu wcześniej nazwisko prokuratora Regulskiego. Uczestnicy spotkania mówili, że czekają na jakieś papiery od niego. Artur Zirajewski zeznał także, że z prokuratorem Regulskim zetknął się już wcześniej, a dokładnie na początku 1998 roku. Pojechał wtedy z Nikodemem Skotarczakiem do Warszawy przed hotel Marriott. Kiedy zaparkowali, Nikodem Skotarczak wysiadł, Zirajewski został wewnątrz pojazdu. Widział on, jak Nikodem Skotarczak wchodził do hotelu. Wrócił do auta po kilkunastu minutach. Po jakimś czasie wyszedł z hotelu mężczyzna. Nikodem Skotarczak powiedział do Zirajewskiego, by zapamiętał jego twarz, bo następnym razem sam przyjedzie na spotkanie z nim. Powiedział też, że jest to niezwykle ważny prokurator. Szycha, podał też nazwisko, Regulski.
Kiedy Nikodem Skotarczak, kierując samochodem, odjeżdżał po spotkaniu z Regulskim, zadzwonił jego telefon. Połączenie odebrał Artur Zirajewski. Dzwonił Kartofel. Pytał, czy Nikodem Skotarczak spotkał się z tym prorokiem. Świadek oddał telefon Skotarczakowi i on prowadził dalszą rozmowę. Nikodem Skotarczak wysłał potem samego Artura Zirajewskiego na spotkanie z tym mężczyzną. Iwan spotkał się z nim około godziny 22 na parkingu znajdującym się przy Pałacu Kultury i Nauki od strony hotelu Polonia. Artur Zirajewski, wypełniając polecenie, przekazał temu mężczyźnie umieszczone w siatce $9000. W dniu 15 i 30 września 1999 roku prokurator Jerzy Mierzewski wyłączył do odrębnego rozpoznania materiały śledztwa w postaci wyciągów protokołów przesłuchań Artura Zirajewskiego dotyczących przestępstwa z przedajności. Śledztwo wobec prokuratora Regulskiego nie trwało jednak długo. Zostało umorzone przez gdańską prokuraturę w 2000 roku. Wznowiono je ponownie w 2006 roku, jednak nie doszło do postawienia zarzutów ani przesłuchania. 22 listopada 2006 roku po południu w swoim domu w Wawrze prokurator Janusz Regulski popełnił samobójstwo, strzelając sobie w głowę. Dlaczego policyjno-prokuratorska grupa do sprawy zabójstwa Marka Papały sama nie chciała wyjaśnić, czy łapówka dla prokuratora Regulskiego była wynagrodzeniem za wydobycie z warszawskiej prokuratury dokumentów dotyczących Andrzeja Z. pseudonim Słowik, Edwarda Mazura lub tajemniczej osoby z MSW? Czy może w tych dokumentach kryła się niebezpieczna wiedza, którą mógł posiadać Marek Papała? Czy rozpracowanie prokuratora Janusza Regulskiego nie mogłoby pomóc w ustaleniu ludzi zatrudnionych w wymiarze sprawiedliwości, policji i w innych służbach, którym zależało na wyeliminowaniu generała Papały? To nie Zirajewski i Ruprecht mieli dostęp do elity, służb, policji i prokuratury i nie oni dysponowali wiedzą dotyczącą tych elit. 1 grudnia 1999 roku ponownie wystąpiono o przedłużenie śledztwa w sprawie zabójstwa Marka Papały. Uzasadniono to tak. Zeznania składane przez Artura Zirajewskiego, stanowiące rozwinięcie i uzupełnienie składanych poprzednio ze względu na ich treść, wymagają wyjątkowo dokładnej weryfikacji. Możliwe bowiem jest, iż świadek ten, podejrzany o dokonanie zabójstwa, składając w miarę upływu czasu coraz bardziej szczegółowe zeznania obejmujące coraz większy krąg osób mających ewentualny związek z zabójstwem Marka Papały, kompiluje fakty, które rzeczywiście miały miejsce, z informacjami uzyskiwanymi z innych źródeł, np. z prasy. Z kolei 29 lutego 2000 roku prokurator Jerzy Mierzewski w sprawozdaniu z czynności śledczych wykonanych w sprawie zabójstwa Marka Papały w okresie od 25 czerwca 1998 roku do 23 lutego 2000 roku wskazuje, że jedyną wersją z dotychczas zakładanych i badanych, mających cechy prawdopodobieństwa, jest wersja zakładająca, iż zabójstwo dokonane zostało na zlecenie osób prowadzących działalność gospodarczą lub polityczną, powiązanych z zorganizowanymi grupami przestępczymi. Na podstawie zeznań złożonych w marcu 1999 roku przez Ruprechta i Zirajewskiego skoncentrowano się na wersji zakładającej, iż zabójstwa Marka Papały dokonał Siergiej Sieńki. Natomiast osobą kierującą wykonaniem przestępstwa był zmarły w 1999 roku Kazimierz Hedberg, pseudonim Kartofel. Zeznania składane przez Ruprechta i Zirajewskiego poddano procesowej i operacyjnej weryfikacji, przesłuchując w charakterze świadków szereg osób powiązanych z grupą przestępczą, w skład w której wchodzili wymienieni Ruprecht i Zirajewski. Podjęto wiele przedsięwzięć operacyjnych i procesowych, mających na celu ustalenie osób utrzymujących kontakty z Kazimierzem Hedbergiem. Wykonując powyższe działania, próbowano ustalić, czy istnieje związek pomiędzy działalnością tzw. Grupy Gdańskiej oraz grupy kierowanej przez Kazimierza Hedberga z Markiem Papałą lub osobami znanymi mu osobiście. W toku postępowania ustalono, iż istnieją udokumentowane procesowe poszlaki wskazujące, że Marek Papała podejmował czynności zmierzające do poinformowania kierownictwa MSWiA o tym, że Wojciech Długosz, sprawujący wówczas funkcję dyrektora generalnego Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego MSWiA, może prowadzić działalność przestępczą polegającą na współpracy z grupami zajmującymi się przemytem narkotyków. Podejrzenie to mogło być uzasadnione wynikami przeszukań dokonanych w zabudowaniach hurtowni odzieży znajdujących się w miejscowości Łazy, które Wojciech Długosz wynajmował obywatelom Turcji, i materiałem dowodowym zebranym w sprawie usiłowania wprowadzenia do obrotu 13 ton marihuany, zakwestionowanych na terenie Kolumbii prowadzonej przez prokuraturę okręgową w Gdańsku, gdzie osobą podejrzaną jest brat Wojciecha Długosza, Andrzej. Przeprowadzone czynności pozwoliły na potwierdzenie wzajemnych kontaktów Wojciecha Długosza z Kazimierzem Hedbergiem. Ustalono także, że Wojciech Długosz spotkał się kilkukrotnie z Markiem Papałą, zarówno służbowo, jak i prywatnie.
W czasie kolejnych przesłuchań Artur Dzirajewski podawał coraz więcej szczegółowych informacji na temat spotkań, podczas których miano ustalić, w jaki sposób i kiedy zostanie zamordowany Marek Papała. W rozmowach tych oprócz Kazimierza Hedberga mieli brać udział Nikoś, Tomasz Nowosad i Edward Mazur. Także Andrzej S. potwierdził w zeznaniach, że sprawcą zabójstwa był Sergiej Sękiw. Jako współwykonawcę wskazał zmarłego w lutym 1999 roku Andrzeja Matraszka. Sugerował też, że z zabójstwem może być powiązany Edward Mazur. Jednak Jerzy Mierzewski podkreślił, że brak jest dowodowego wsparcia tezy, iż zwolnienie Wojciecha Długosza spowodowane było działaniami Marka Papały. Brak jest dowodów na współpracę Wojciecha Długosza z grupami przestępczymi oraz poparcie twierdzenia, iż jego zwolnienie mogło w znacznym stopniu ograniczyć możliwości działania grup, a w konsekwencji być przyczyną zabójstwa Marka Papały. Świadkowie Artur Dzirajewski i Marek Ruprecht, wskazujący Sergija Sękiwa jako sprawcę zabójstwa, w chwili jego dokonania przebywali już od kilku miesięcy w areszcie tymczasowym. Dlatego podawane przez nich informacje traktować można jedynie jako wskazanie potencjalnego sprawcy. Zeznania złożone przez Andrzeja S. należy traktować z dużym dystansem, albowiem jest on oskarżony o dokonanie zabójstwa, a zeznania obciążające Sergija Sękiwa złożył będąc tymczasowo aresztowanym po kilkutygodniowym pobycie w tej samej celi z Tomaszem Nowosadem, znanym mu wcześniej, w związku z tym istnieje uzasadnione podejrzenie, iż do podania tych informacji wykluczających udział w przestępstwie Tomasza Nowosada, a wskazujących na współsprawstwo nieżyjącego Andrzeja Matraszka, nakłoniony został przez Tomasza Nowosada. Uznanie wiarygodności tych zeznań mogło przynieść wymierne korzyści obu wymienionym. Zastosowanie artykułu 60 paragraf 4 kodeksu karnego wobec Andrzeja S. oraz wykluczenie Tomasza Nowosada z kręgu osób podejrzanych o zabójstwo Marka Papały. Wygląd Sergieja Sękiwa nie odpowiadał rysopisowi sprawcy zabójstwa. Według zeznań świadków strzelający do Marka Papały mężczyzna był znacznie wyższy niż Sergiej Sękiw. Świadkom, którzy widzieli mężczyzn sprawiających wrażenie obserwujących miejsce zamieszkania Marka Papały, a także szkołę języków obcych, do której uczęszczał, okazano Sergieja Sękiwa i inne osoby mogące brać udział w przestępstwie. Żadna nie została rozpoznana. Sukcesywnie przesłuchiwano świadków znających Kazimierza Hedberga. Ustalono możliwość ich związku z zabójstwem Marka Papały. Ponownej weryfikacji poddano osobę Edwarda Mazura. Przesłuchany po raz kolejny w charakterze świadka zeznał, iż nie miał żadnych kontaktów z mężczyznami wymienionymi przez Dzirajewskiego i Ruprechta. Jednak na okazanych mu fotografiach rozpoznał Dzirajewskiego jako osobę, której twarz zna. Określenie roli procesowej i przesłuchanie Sergieja Sękiwa na ówczesnym etapie postępowania uznano za przedwczesne. Rozpatrywano także wersję zdarzeń zakładającą, iż Artur Dzirajewski i Marek Ruprecht wskazali osoby rzeczywiście kierujące wykonaniem zabójstwa Marka Papały. Natomiast inna jest osoba bezpośredniego sprawcy. Prowadzący wskazał też, że dla ustalenia motywu przyjętego w tej wersji śledztwa może przyczynić się dokonywana analiza wszystkich spraw kryminalnych, o których Marek Papała informował kierownictwo MSWiA oraz przedstawicieli organów władz państwowych. Powyższe materiały wskazują również inne osoby, które mogły czuć się zagrożone działaniami Marka Papały lub wiedzą, jaką posiadał. Edward Mazur i jego obrońcy często zwracają uwagę na to, że polonijny biznesmen nie mógłby się spotykać z osobami takiego pokroju jak Andrzej Z., pseudonim Słowik, czy Artur Dzirajewski. Dlaczego jednak rozpoznał na fotografiach twarz Iwana? Główni świadkowie, zarówno Artur Dzirajewski, jak i Marek Ruprecht, nie przedstawili od razu jednej spójnej wersji zdarzeń. Dochodzili do niej z czasem. Musieli także prostować kłamstwa obnażone w trakcie śledztwa, a to na zeznaniach tych świadków zawieszono ciężar wybranej wersji zabójstwa generała Marka Papały. Marek Ruprecht kolejny raz został przesłuchany jako świadek w dniu 27 kwietnia 2000 roku. Wpierw okazano mu tablicę poglądową z 7 fotografiami. Rozpoznał tam Bartłomieja Michalika jako mężczyznę siedzącego w Porsche Carrera, kiedy widział auto jadąc samochodem z Tomaszem Nowosadem. To miał być oprawca. Świadek podał też, że mężczyzny tego nie widział w trakcie spotkania opisywanego wcześniej w Maxie. Marek Ruprecht nie był w stanie w sposób logiczny wytłumaczyć powodów złożenia wcześniej odmiennych zeznań. Podał, że nastąpiło przekłamanie. Potem okazano świadkowi kolejną tablicę poglądową z kolejnymi 7 fotografiami. Marek Ruprecht podał, że mężczyzn ze zdjęć oznaczonych cyframi 1, 2 i 7 widywał, lecz nie chce w trakcie trwającego przesłuchania składać dotyczących ich zeznań, albowiem najpierw chce sobie dokładnie odtworzyć okoliczności, w jakich ich widywał.
Numerem 1 oznaczono Edwarda Mazura, numerem 2 Wojciecha Długosza, a numerem 7 Andrzeja Długosza. Prokurator Jerzy Mierzewski 9 czerwca 2000 roku skierował kolejny wniosek o przedłużenie śledztwa. Ponoć treść tego wniosku wskazywała, że weryfikacja prawdziwości wersji opisanych przez Ruprechta i Zirejewskiego postępuje, a ich wynik wskazuje, że zeznawali oni prawdę. Jednak nie wszyscy w prokuraturze wyrażali ten sam pogląd. 21 czerwca 2000 roku dyrektor Biura do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej Ryszard Rychlik, przesyłając wraz z postanowieniem o przedłużeniu okresu śledztwa akta sprawy Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, wskazał, że podzielając generalny kierunek dalszych czynności procesowych przedstawionych przez prowadzących postępowanie, analizując wiarygodność świadka Artura Zirejewskiego, należy zwrócić uwagę na wynik zakończonego umorzeniem postępowania Prokuratury Okręgowej w Gdańsku dotyczącego prokuratora Regulskiego. Ryszard Bogucki obok Edwarda Mazura to postać najbardziej kojarzona ze śmiercią Marka Papały, ale o tym porozmawiamy już w części trzeciej, ostatniej. Ja jeszcze raz zachęcam, aby skorzystać z oferty produktów YFood i do zobaczenia w kolejnym materiale. I smak pistacjowy jest naprawdę świetny.